Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Ure. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Szukam. Widzę cię. Wychodź. Jakżeś mnie tu wypatrzył? Widzę cię. Znalazłem cię, nie chowaj się. Udało ci się. Nigdy więcej już się nie chowam. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak ten trzmiel w żyć użarł! Chodź, babciu!
Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu po świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakżeby wracał do domu, to żeby usłyszał krzyki. A potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwię się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę. Ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Zmyślony, na pewno zostawia za sobą ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Thank you.
prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Nic nie rozumiem. Może spróbuj mi to jakoś wytłumaczyć. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Trzymaj się blisko. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam.
chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Wścina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Ani trochę. No właśnie. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy.
porządku. Teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, co ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Czy możesz doprowadzić mnie do jedźmy? Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie, marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki, na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? Rozumiem, że to wy jesteście trzema wiedźmami. Wiedźmami? A gdzież to usłyszałeś tak paskudne słowo, kawalerze? Baby po wsiach znów nas obgadują. Zawiść i podłość ludzka nie znają granic. Czy my wyglądamy na wiedźmę? Sprawdź, dotknij mnie, białowłosy, tam gdzie lubisz najbardziej. Mi się wydaje, czy ten gobelin jest zrobiony z włosów. Cóż za wspaniały zmysł dotyku. Kamal podotyka sobie jeszcze. Skąd bierzecie ludzkie włosy? Czyżbyś nie słyszał o postrzyżynach? W tych stronach młodzieniec staje się dorosły dopiero wtedy, kiedy po raz pierwszy obetnie włosy. Nasza siostra plecie gobeliny z odciętych włosów. Równe sploty, dobre losy. A jeżeli splot jest nierówny? Wtedy trzeba pruć. Jesteście zaklęte w tym gobelinie? Ach, dotykliwy ten nasz kawaler. To my jesteśmy tymi, które zaklinają. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny!
Może lubi tylko szarowusę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Burzy się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy.